Hi! Z tej strony Błażej Kowol i prowadzę podcast Lwy na salonach, w którym wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o wydarzeniach i ciekawostkach związanych z występami angielskich zespołów w europejskich pucharach. Podcast ukazuje się na kanale Angielskiego Espresso, gdzie znajdziecie też inne programy dotyczące angielskiego futbolu. Z tego miejsca chciałbym również podziękować za wszelkie okazane przez Was wsparcie, w tym pozostawione pod tym filmem łapki w górze i subskrypcję naszego kanału. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej i sklepów, w którym znajdziecie wyjątkowe gadżety angielskiego espresso. Wraz ze mną o zbliżającej się fazie pucharowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy, która rozpoczyna się już we wtorek, porozmawiają Kacper Klasiński Witam wszystkich i Jan Micygiewicz Dzień dobry Panowie, ostatni podcast nagrywaliśmy 15 grudnia i ja tylko na wstępie przypomnę jak wyglądała wówczas sytuacja trójki angielskich klubów, które dalej grają w Lidze Mistrzów. Tabeli przewodził wówczas Liverpool, który był tuż przed pokonaniem Crystal Palace 7 do 0. Manchester City zajmował ósme miejsce w tabeli, no i trzeba przyznać, że częściej tych fanów swoich zanudzał niż porywał swoją grą, tak jak jest to obecnie. A trenerem Chelsea był Frank Lampard i jego zespół wciąż wymieniany był jako kandydat do tytułu mistrza Anglii. No to jest chyba doskonały dowód, że dwa miesiące w piłce nożnej to jak się okazuje cała wieczność. Taka już jest specyfika tych dyskusji o losowaniu fazy pucharowej Ligi Mistrzów tuż po losowaniu w grudniu, bo przez te dwa miesiące to może się naprawdę wszystko pozmieniać. Ja jeszcze pamiętam, że w trakcie jednego z podcastów po piątej albo szóstej kolejce Ligi Mistrzów rozmawialiśmy o tym, że Pep Guardiola podpisał nowy kontrakt i, i ty pamiętam, że była, że nie byłeś do końca przekonany, czy... Czy to jest dobra decyzja dla City? Czy, tak, tak, racja. Czy Guardiola jeszcze się nie wypalił, że tak powiem? I no, czas pokazał, że, że ten pomysł Guardiola na City jeszcze jest i jest całkiem dobry. Jezu, faktycznie, teraz mi to przypomniałeś. W tamtym momencie faktycznie byłem tak sceptycznie nastawiony do tego, czy, czy Guardiola jest w stanie jakby dalej pociągnąć te drużyny w tę fazę przebudowy. Okazuje się, że w zasadzie nic nie trzeba było przebudowywać pod względem zewnętrznym wystarczyło parę zmian. Wewnętrznych, no i City funkcjonuje jak w szwajcarskim zegarku, trzeba sobie uczciwie powiedzieć. I na dodatek w takim pięknym szwajcarskim zegarku. Teraz wraca Champions League, tak jak wspominałem, już we wtorek yy, będzie grana słynna kaszanka. No i cieszymy się chyba bardziej yy, my z Jankiem niż ty, Kasper. Prawda? No, jakby nie spojrzeć, cóż, granie w czwartki to jest. Dacie trochę człowiek do tego przywykł. Ja już się przyłapałem do tego, że przed tym sezonem z przyzwyczajenia sprawdzałem, jaki mam plan w piątki, żeby wiedzieć, czy w czwartki będę musiał chodzić spać po czy... wcześniej. Po czym się okazało, że no, będzie United jak gra w widzę mistrzów. Tak było. I szybko, szybko wróć. Ten przyszedł powrót na ziemię i odpadnięcie z grupy. Trochę w takim fajerskim stylu, no, ale to chyba już o tym też rozmawialiśmy swego czasu. Życie. Teraz aktualnie, bo to jest tak, mówimy o tym, ile zmieniło się przez dwa miesiące, to ja wam powiem, że na przykład z perspektywy Manchester United też zmieniło się sporo, bo jednak United przez te dwa miesiące raz, że trochę poszło w górę tabeli, dwa, że po odpadnięciu z Ligi Mistrzów już no, po tym takim zwątpieniu, które to zasiało, też raczej u wielu kibiców ślad praktycznie zniknął. No i jest lepiej niż jest gorzej generalnie. Gra w tym momencie w Lidze Europy uważam to za taki dodatek. No, mimo wszystko, chyba wypada skupić się przede wszystkim na tym, żeby awansować do Ligi Mistrzów za pośrednictwem rozgrywek Premier League, a ta Liga Europy to będzie raczej taki tylko i wyłącznie bonus. Przejdźmy tym samym płynnie do yy, najważniejszego spotkania w tym tygodniu yy, z naszej perspektywy, czyli Liverpoolu z Lipskiem. A przejdźmy płynnie, dlatego że to właśnie. Razen Bal Leipzig pokonał Manchester United 3-2, spychając ich tym samym do Ligi Europy. No i panowie, najlepsza defensywa Bundesligi: Julian Nagelsmann u steru kontra rozbity Liverpool. 9 kontuzji, porażka z Leicester 1-3. No wydaje się, że jak dwa miesiące temu wskazywaliśmy w Liverpoolu takiego faworyta, jednak większego tej pary. Tak teraz te szanse chyba są. Trzeba powiedzieć praktycznie 50 na 50, no bo yy, no źle dzieje się w Liverpoolu, nie da się ukryć. Yy, w Lipsku, co prawda, potencjał ofensywny nie jest tak duży yy, jak w zespole Jurgena Klopa, ale Julian Nagelsmann już pokazał, że potrafi wymyślić coś z niczego. No i pytanie, czy tutaj widzicie jakby dalej szansę na sprawienie wielkiej sensacji przez ekipę Juliana Nagelsmana? Myślę, że wyeliminowanie Liverpoolu to już nie byłaby taka wielka sensacja, bo bo przecież mówimy o półfinaliście poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, a Lipsk to teraz nie tylko najlepsza defensywa Bundesligi, ale w ogóle jedyna drużyna Bundesligi, która jeszcze stara się nawiązać jakąś walkę z Bayernem Monachium. Oczywiście ta przewaga Monachijczyków jest już duża, natomiast później strata kolejnych zespołów do Lipska też się robi coraz większa i, i RB będzie zespołem, który, który będzie chciał w najbliższych latach w ogóle ustatkować swoją pozycję jako ten drugi najlepszy zespół niemieckiej piłki. Może rzeczywiście w tym sezonie nie są aż tak mocni w ofensywie jak byli z Timo Wernerem, natomiast jest tam wielu bardzo ciekawych młodych zawodników, którzy robią naprawdę kapitalną robotę. Jest chociażby Dani Olmo, jest Angelinho, który jako z wahadłowy zdobywa wiele bramek i kilka dni temu na stałe ogłoszono, że przeniesie się do Lipska. Także biorąc pod uwagę wszystkie problemy defensywne Liverpoolu, które obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach, no to naprawdę Alison i spółka będą musieli się mieć na baczności, bo nie będzie to dla nich łatwe spotkanie. Defensywa Liverpoolu na pewno będzie miała mnóstwo roboty. Ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że no fakt, że ta defensywa Liverpoolu będzie miała mnóstwo roboty, to jednak może być bardzo poważny problem, biorąc pod uwagę ich ostatnią dyspozycję. Bo w poprzednich latach Liverpool zasłynął jako zespół, który właśnie imponował tą stabilną defensywą dowodzoną przez Virgila van Dijk'a. A nawet dobrze się spisywali, czy Joel Matip, czy Joe Gomez, bo o no, Dejanie Lovrenie to możemy mówić dużo, ale niekoniecznie dobrych rzeczy. No i w tym sezonie posypało się właściwie wszystko, co mogło. Liverpool ostatnio wystawił już 16 parę środkowych obrońców w tym sezonie. Wszystko ze sprawą debiutu Ozana Kabaka. Jak ten debiut się skończył, to chyba wszyscy wiemy, bo bramka, no raczej tak współudział jego i Alisona, jedna z bramek dla Leicester, Ale. Ja też tutaj dostrzegam taki potencjalny problem, właśnie w tym, co niektórzy mogą powiedzieć, problemem Lipska, że problemem Lipska jest brak takiego takiego bardzo wysuwającego się przed strzelca, takiego Timo Wernera z poprzedniego sezonu, bo on strzelił wtedy 34 aż gole we wszystkich rozgrywkach. Teraz Wernera nie ma i w RB nie ma. Takiej super strzelby. Tam jest mnóstwo zawodników, którzy dzielą się bramkami. Oni mają aż 15 graczy, którzy strzeli bramki w lidze i to jest najlepszy wynik w top 5 ligach Europy. Po dobrym może się pochwalić tylko i wyłącznie Atalanta. Tam drugi najlepszym strzelcem jest, we wszystkich rozgrywkach jest Angelino, który ma 8 bramek, zaledwie jedną bramkę mniej niż 9 bramek Jesufa Paulsena. Um, więc Lipsk to jest zespół, który po prostu może zagrozić zewsząd. No to zależy komu tam się załączy lepszy dzień, kto odpowiednio wykorzysta swoją szansę bo zawodnicy są tam szalenie wszechstronni zresztą Julian Nagelsmann w listopadzie opowiadał że to, że oni nie mają jakiegoś takiego super strzelca to nie jest dla niego żaden problem, bo grają generalnie ustawieniem, w którym mają najczęściej tak powiedzmy licząc wahadłowych to nawet sześciu pomocników i ci pomocnicy też mają za zadanie właśnie stwarzać i wykorzystywać zagrożenie a napastnik bardzo często u nich jest raczej zawodnikiem albo fałszywą dziewiątką bo tam występował i Emil Forsberg, który jest aktualnie kontuzjowany i Dani Olmo, albo właśnie Taki gracz typu Yusuf Polsen, który jest takim dosyć zawodnikiem postawnym, dobrze grającym na ścianę i odpowiada za to, żeby kreować przestrzeń i kreować szanse swoim partnerom ustawionym niżej. Więc Lipsk ze swoim stylem gry, z tą swoją taką nieprzewidywalnością i płynnością w ofensywie, to jest bardzo niewygodny przeciwnik. No i tutaj Liverpool, biorąc pod uwagę, że na pewno. Para stoperów to będzie jakieś takie eksperymentalne zestawienie, i pewnie bez Jordana Hendersona w środku pola, bo zapewne zagra w defensywie to może być no to może być duży problem dla nich żeby się takim, takiej sile, takiej nieprzewidywalności właśnie Niemców przeciwstawić no właśnie ja bym jeszcze na sekundkę wrócił do sytuacji Liverpoolu, która prezentuje się następująco 10 kontuzjowanych piłkarzy, w tym czterech środkowych obrońców, czyli Van Dijk, Matip Gomez, no i ten nowo przybyły do zespołu Ben Davis. Liverpool może wypaść stop for. podcast nagrywamy przed spotkaniem Chelsea z Newcastle oraz West Hamu z Sheffield, więc jeszcze nie wiemy, które miejsce na koniec weekendu będzie zajmował zespół Liverpoolu. Natomiast no, jeśli i West Ham i Chelsea wygrają swoje spotkania, to Liverpool skończy ten weekend na szóstej pozycji. Trzy porażki z rzędów Premier League po raz pierwszy od 2014 roku. Nie dość, że statystyki wyglądają kiepsko dla Liverpoolu, to uderza mnie też to, jak łatwo ten zespół hmm, Przegrywa mentalnie, bo no, Liverpool naprawdę wyglądał dosyć długo dobrze w spotkaniu z Leicester. Wystarczyło 5 minut, kilka złych decyzji i Liverpool po prostu kompletnie się posypał. I to jakby powoduje, że trochę obawiam się o to, co stanie się, gdy Lipsk na przykład zdobędzie bramkę wyrównującą. Dajmy na to, tak? Czy Liverpool będzie w stanie przeciwstawić się wtedy sile Lipska, czy kompletnie się? kompletnie się podda, jak wy to widzicie. Tym bardziej na niekorzyść Liverpoolu może działać fakt, że właśnie w Lipsku nie ma takiej jednej czołowej postaci w ofensywie i na dobrą sprawę to każdy może tam w każdej chwili coś wyczarować i nie wiadomo na kim powinni najbardziej skupić swoją uwagę obrońcy Liverpoolu. Więc to będzie naprawdę ciężkie, ciężkie dla nich spotkanie i ja z ciekawością czekam, żeby zobaczyć co Julian Nagelsmann wymyśli. Na ten mecz, bo to też Gdy została wylosowana ta para To anonsowaliśmy to spotkanie jako Właśnie taki bardzo ciekawy pojedynek Klopa z Nagelsmannem, a więc dwóch niemieckich Trenerów uważanych za światową Czołówkę, jeden już od wielu lat Na tym rynku trenerskim Drugi, który Od pewnego czasu Wdarł się tam przebojem I, i Nagelsmann to jest oczywiście taki trener, który W niedalekiej perspektywie może poprowadzić Jeden z klubów Chociażby Premier League, czemu nie Także w jaki sposób będzie starał się przechęcać Liverpool, to jest naprawdę dla mnie bardzo ciekawe I, no i zobaczymy kto tam, który z oficjalnych zawodników Lipska tym razem odegra kluczową rolę. Dobrze, że tu wywołałeś tego Juliana Nagelsmana, bo tak jak wspominałeś o zainteresowaniu klubów Premier League, to zanim został zatrudniony w Chelsea Thomas Tuchel, to pisało się, że głównym wyborem The Blues był Julian Nagelsmann, natomiast The Blues najpierw musieliby poczekać do końca sezonu na niego. W momencie, w którym Ralf Rangnick, który przewidziany był jako tymczasowy zastępca Franka Lamparda, nie zgodził się na proponowaną przez Chelsea rolę, no to... The Blues zdecydowali się sięgnąć po wolnego Tomasa Tuchela. Ale to tak, to wiele wskazuje, wiele pokazuje jak Julian nagle ceniony jest przez kluby Premier League no i nie ma się co łudzić, no prędzej czy później on w tej Premier League wyląduje i co tydzień będzie mierzył się z najlepszymi trenerami świata. Choć trzeba tutaj wspomnieć, że z Jurgenem Klopem już wcześniej się spotkał i to też w dwóch meczu w Lidze Mistrzów. Był to rok 2017, gdy Liverpool i Hoffenheim walczyły o Awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ten dwumecz Derec wygrali 6 3. No wiadomo jednak, że potencjał Hoffenheim a Lipska jest zupełnie inny, i teraz ta sytuacja może być zupełnie inna. Wspominaliście też wcześniej o Timo Wernerze, i ja też w zupełności się zgadzam, że to by jest zawodnik, który dalej byłby bardzo potrzebny w Lipsku, a w Chelsea no, też doskonale wiemy, że no na razie jakoś odnaleźć się za bardzo nie może. Panowie, jaki typ na wtorek? Ciężko, ciężko, ale no jednak te ostatnie porażki Liverpoolu skłaniają mnie do tego, żeby, żeby to wskazywać Lipska jako raczej faworyta tego spotkania. Może być tak, że, że w pierwszym meczu nie, nie zobaczymy obu drużyn w... Zobaczymy trochę, trochę zachowawczo grające, ale, ale myślę, że, myślę że, że zwycięstwo Lipska albo remis raczej nie spodziewam się, że, że Liverpool będzie triumfował w tym pierwszym spotkaniu. No ja co mecz Liverpoolu tak sobie myślę, że oni już dalej tak przegrywać nie mogą. Oni w końcu muszą wygrać, w końcu muszą przełamać tą słabą passę. Ale no z Lipskiem to chyba trzeba podejść do sprawy inaczej. I powiem szczerze, że też raczej spodziewam się wyniku takiego korzystnego dla Lipska. Nie mówię, że od razu to będzie zwycięstwo, ale sądzę, że taki nawet remis 0-0, bo to jest w końcu mecz w teorii na terenie RB to Będzie wynik, tak, to takiego wyniku możemy się spodziewać. Ja w zupełności nie zdziwiłbym się, gdyby padł na przykład rezultat 2 do 0 dla Lipska, bo defensywa jest solidna, doskonale o tym wiemy. Upamykano Konate, Mukiele, no tamtych nazwisk świetnych jest naprawdę dużo. A w ofensywie też na pewno są w stanie ukuć ten no, słaby w ostatnim czasie Liverpool, nie da się, nie da się ukryć. Na meczach Atletico z Chelsea i Manchester City z Borussia Mönchengladbach Gladbach skupimy się w przyszłym tygodniu, więc teraz płynnie przechodzimy do wywoływanego wcześniej meczu Manchester United, który zmierzy się z Realem Sociedad. United ma stabilną sytuację, tak jak wspominałeś na początku, jest lepiej niż przed dwoma miesiącami. I na pewno będzie uchodziło za faworyta tego dwumeczu meczu z Realem Sociedad. Pytanie, jak długoterminowo podejdzie do rozgrywek Ligi Europy Ole Gunnar Solskjaer? Czy to będzie dla niego jeden z priorytetów, aby zdobyć jakieś trofeum w tym sezonie? Czy jednak United dalej będzie skupiało się na tym, żeby może jeszcze podgonić nieco prowadzący w tabeli Premier League Manchester City? Patrząc na formę Manchesteru City, to dogonienie ich będzie w ogóle no, strasznie trudnym zadaniem. To, to chyba nawet za bardzo nie powiem rzeczy kontrowersyjnej. Ale też obserwując to, co robi Olegu Narsolski w rozgrywkach pucharowych, fakt, że no, w FA Cup też raczej nie, nie rzuca rezerw, że no, wiadomo, że wystawi paru zmienników, ale nie rzuca takich naprawdę rezerw. W dalszych rundach tych Carabao Cup mm, również no, stosował rotację, ale nie jakoś taką gigantyczną. Stąd też wydaje mi się, że zwłaszcza w starciu z takim zespołem dosyć groźnym jak Real Sociedad, bo oni chociaż no, są w bardzo złej formie oni wygrali zaledwie 3 z ostatnich 18 meczów. To no, wątpię, żeby Gunnar Solskjaer zrzucił jakieś takie głębokie rezerwy. Sądzę, że może nawet się wystawić Bruno Fernandesza, nie musi koniecznie też dać mu odpocząć, bo odpoczął sobie przy okazji meczu z West Hamem. No i tak jak w zeszłym sezonie, gdy grał Manchester United w Lidze Europy, no wydaje się, że Norweg te rozgrywki traktował poważnie, jako taką poważną alternatywę do ewentualnej drogi do awansu do Ligi Mistrzów. Tak samo jak swego czasu zrobił to Jose Mourinho. I w tym momencie, no biorąc pod uwagę, że United jest jednak na drugim miejscu w tabeli, sytuacja w Lidze jest lepsza niż rok temu. To może wpłynąć na jego podejście. Ale wydaje mi się, że no na pewno na pewno sobie nie odpuści, na pewno nie będzie tego traktował jako taki, takie, takie niechciane rozgrywki, które, wiecie, no zaczynamy traktować poważnie, jak dojdziemy do półfinału i wtedy się martwimy. To sądzę, że jest to, je, jest to front, na którym Olegunar Solskier dosyć poważnie podejdzie do rywalizacji, aczkolwiek wiadomo, że na pewno to nie będzie ważniejsze niż, niż Liga. Też trzeba patrzeć na ten dwumecz z perspektywy sytuacji, w jakiej znajduje się Real Sociedad, bo to była taka drużyna, która na jesień była rewelacją Ligi Hiszpańskiej i przez pewien czas nawet przewodziła w tabeli, natomiast teraz jest w dużo gorszej formie i, i o ile jeszcze po losowaniu mogliśmy gdzieś szukać ewentualnie tutaj jakiejś sensacji, którą mogłaby sprawić drużyna z kraju Basków, no to, to teraz raczej wydaje się, że, że to jest absolutnym obowiązkiem dla Manchester United, żeby awansować do kolejnej rundy Ligi Europy i, no i tak jak Kacper mówił, to może być taki fajny dodatek do, do tego, co jest w Premier League. Ja, ja myślę, że, że Ole Gunnar Solski powinien poważnie potraktować tę Ligę Europy, bo, bo to jest zawsze, zawsze, jeśli wygrasz, to to jest zawsze trofeum i właśnie tak jak Kasper mówił, że Jose Mourinho triumfował w tej Lidze Europy, to, to myślę, że mimo, że to jest Liga Europy, to, to żaden z kibiców Manchester United nie będzie narzekał, że, 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 że ich klub wygrał ten, te Teoretycznie gorsze rozgrywki. Wspominamy w ogóle o podejściu do tych rozgrywek. Ole Gunnar Solskjer przed, przed tym, w tym tygodniu chyba to mówił, kiedy okazało się, że United będzie musiało zagrać Sociedad mecz wyjazdowy, mecz, który powinien być meczem domowym takich panów w Turynie. Mówił, że jego zdaniem bardziej uczciwie byłoby rozegranie po prostu pojedynczego meczu na neutralnym terenie i to by było też takie wyjście lepsze pod względem dysponowania i takiego rozsądnego podejścia do sił poszczególnych piłkarzy i mam wrażenie, że to też trochę pokazuje, no, w jaki sposób jednak patrzymy na Ligę Europy, bo jeszcze do tego dochodzi fakt, że tutaj mamy jedną więcej rundę w fazie pucharowej, więc to jest dodatkowe no, gigantyczne obciążenie w takim intensywnym sezonie i Manchester United, mam wrażenie, też troszkę teraz zaczyna zbierać żniwo tego, że piłkarze są naprawdę mocno eksploatowani. Przez to, że olegu Narciskier też no, stroni od takiej gigantycznej rotacji, co oczywiście też daje dobre efekty w postaci wyników. Ale, ale no, po, po, na, sądzę, że Norweg podejdzie poważnie do Ligi Europy. Z tym, że no trzeba też pamiętać o tym, że ten sezon jest po prostu szalony pod względem kalendarza i to będzie odciskać piętno na dyspozycji całego zespołu na jego formie. I mam wrażenie, że też to widzieliśmy trochę w meczach z Sheffield, w meczu nawet z Arsenalem. A no zobaczymy, jak to będzie wyglądało z Wezbromym, bo nagrywamy również przed meczem z Debagis, więc no będziemy też mądrzejsi po zobaczeniu tego, jakie United poradzi sobie z ekipą sama Allardyisa. Ja jeszcze na sekundkę wrócę tylko do Realu Sociedad, bo wspominaliście o tej kiepskiej pasie. Zespołu w ostatnich 18 spotkaniach. No jest to 10 punktów straty do czwartej Sewilli, więc w zasadzie można stwierdzić, że w La Liga szanse na awans do Ligi mistrzów już, już przepadły. Ale wydaje mi się, że kluczowy będzie tutaj powrót dobrze znanego nam wszystkim, zwłaszcza Jankowi, zawodnika, czyli Dawida Silwy, który w tych 18 ostatnich spotkaniach zagrał raptem 3 razy. Teraz w spotkaniu wygranym z Cadiz 4 do 1 on pojawił się na czy bodajże nawet zaczął spotkanie w pierwszym składzie i jak dużą wartość ma Dawid Silva, to nikogo przekonywać nie trzeba, dlatego myślę, że Real Sociedad nie jest faworytem, zdecydowanie wyżej stoją tutaj akcje Manchesteru, ale jednak jego obecność to jest na pewno kilka procent zysku pod względem szans na awans zespołu z kraju Basków. Warto też zwrócić uwagę na Trzech innych piłkarzy, myślę, że te, takie free to watch można tutaj sobie zrobić. Aleksander Izak, który ma 21 lat, napastnik wysoki, warto na niego zwrócić uwagę. Do tego Mikel Merino, który swego czasu odbił się od Newcastle, a teraz jest jednym z kluczowych zawodników Realu Sociedad. Oraz Mikel Oyarzabal przez Transfer Market, wyceniany na... 70 milionów euro. Też wielokrotnie czytałem o zainteresowaniu Manchesteru City właśnie o Jar Zabalem, bo to jest piłkarz, który, który może grać w ofensywie w zasadzie na, na każdej pozycji. Panowie, jaki typ na czwartkowe spotkanie pomiędzy Realem Sociedad a Manchesterem United? I ja to pierwsze spotkanie wyceniłbym na 1 do 0 dla United, jednak mimo wszystko. No, ja sądzę, że Czerwone Diabły powinny jednak wygrać. Widzę tu takie 2 do 0, chociaż wraca o Jarzabal po kontuzji. Jeszcze nie wiadomo, w jakiej, w, w jakiej on tam roli wystąpi, czy zmiennika, czy może pojawi się na boisku. I nie zdziwię się, bo to jest Manchester United i to tak często bywa, że często się kończy w taki no, głupi i niezręczny sposób, że jeszcze się okaże, że Adnan zagra mecz życia i coś tam spłaci, jakiegoś figla i ukuje czerwone diabły, bo to by było już tak po prostu no, w stylu Manchester United. Ale cóż. No właśnie, zapomniałem wspomnieć o tym, Januzaju, masz rację. To, to byłoby faktycznie ironia losu, gdyby ten zawodnik przesądził o losach tej rywalizacji. <grych> Janek, twój typ? To ja nie powiem nic nie, nie powiem nic odkrywczego, też spodziewam się zwycięstwa United. Może nie jakiegoś dużego w pierwszym meczu, natomiast myślę, że to już będzie taki wynik, że Czerwone Diabły będą mogli, mogły ze spokojem przygotowywać się do. Kolejnego meczu tydzień później. Slavia praga leicester City to kolejny mecz, który chcielibyśmy omówić. Slavia Praga prowadzi z dużą przewagą w tabeli czeskiej ligi, 13 punktów nad lokalnym rywalem, czyli Spartą. Może skupić się na lidze Europy i jak doskonale przekonaliśmy się na przykładzie Tomasa Sołczka i Wladimira Cufala. No jest to naprawdę solidna drużyna, z której można wyciągnąć znakomitych piłkarzy. Jak wy się zapatrujecie na rywalizację w tym spotkaniu? Czy Leicester jest w stanie wytrzymać grę na kilku frontach? Bo no nie da się ukryć, że ta kadra jest dosyć wąska, spotkań, natężenie spotkań jest duże. Ja się trochę obawiam o, o zdrowie tych kluczowych piłkarzy ekipy Brendana Rogersa. No to jest bardzo ważne pytanie: czy oni będą w stanie utrzymać ten bardzo napięty terminarz i w Premier League, i w Lidze Europy? Natomiast. Myślę, że, że dla Leicester ta Liga Europy też będzie ważna, bo bardzo dobrze radzili sobie na jesieni. i teraz pojedynek ze, ze Sławią Praga to to też jest taka drużyna, która gdzieś tam dała już się poznać na tej europejskiej arenie w zeszłym roku, gdy grali w Lidze Mistrzów, rywalizowali chociażby z Barceloną i wtedy na Camp udało im się ugrać remis 0-0. do -0. Także na pewno to Myślę, że, że to może być Dużo ciekawsze spotkanie niż, niż To brzmi na, na W pierwszej chwili jak, jak słyszymy Slavia Lester, To może nie zapowiada się to na, na Najciekawsze spotkanie Tej rundy Ligi Europy Natomiast myślę, że w rzeczywistości Może się okazać, że, że ten pojedynek Lisów Z Czechami będzie naprawdę ciekawy I, i też taki taki dobry test dla podopiecznych Brendana Rodgersa, czy yy, czy oni będą w stanie właśnie wytrzymać grę na dwóch frontach. Ciekawy jestem, jak będzie się spisywał na przykład Kelechi Iannaccio, który na, w tej fazie grupowej bardzo często dostawał szansę właśnie w Lidze Europy z racji tego, że, że mało grał w Premier League. Być może to, to będzie dla niego kolejna szansa właśnie teraz w meczu ze Slawią, żeby żeby pokazać a ja wiemy, że niedawno strzelił bramkę w Pucharze Anglii, wyrzucił Brighton z Jakubem Moderem i Michałem Karbownikiem tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego, więc być może zdołał mu się utrzymać dobrą formę. Generalnie w ogóle ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że dla Leicester też troszkę takie, nazwijmy to, wzmocnienia powrotami po kontuzji przyszły w dobrym momencie, bo teraz zaczyna się właśnie, wracają Puchary i wyzdrowiał Jamie Vardy, wyzdrowiał Wilfred Ndidi, Ricardo Pereira wraca do dyspozycji, Timothy Castani również. No, wypadł James Justin, to jest też na pewno spore osłabienie, ale mam wrażenie, że Brendan Rodgers teraz będzie miał troszkę większe pole manewru, jeśli chodzi o ewentualną rotację. Leicester, chociaż nie trafiło rywala z takiej klasycznie uznawanej za bardzo mocną yy, ligę. To trzeba powiedzieć, że nie trafiło łatwo, bo Slavia Praga to jest, może być niewygodny przeciwnik. Mają naprawdę ciekawego trenera, bo Trpiszowski, no Trpiszowski porównywany jest do Jurgena Klopa. I to nie chodzi tylko o to, że bardzo często nosi czapkę z daszkiem, bo generalnie mowa tutaj o takim intensywnym i bardzo intensywnym, ofensywnym stylu gry, właśnie takim ala la gegenpressowym. To jest y, menedżer, który wspinał się dosyć szybko po szczeblach kariery. W Slawi robi świetne wrażenie, a jeszcze niedawno, kiedy trenował Wiktor Jerzyszko musiał piłkarzom organizować y, treningi w parku, bo nie było za bardzo warunków jak odpowiednio je prowadzić. Więc no, Slawia to Slawia pokazała już kilka lat temu, bo to nie jest tylko i właśnie ta poprzednia kampania w Lidze Mistrzów, że potrafi dobrze spisywać się w Europie. Y Dwa lata temu grali przecież w ćwierćfinale Ligi Europy z Chelsea i to był zacięty dwumecz, było 3-5, do 5, więc no Slawia może trochę napsuć krwi i tak samo tutaj wspominaliśmy o tym, że jest Tomasz Sołczek, jest Wladimir Cofal w West Hamie, to jest zaciąg ze Slawii. Ale w Sławii są też dwaj zawodnicy, których West Ham również podobno chciał ściągnąć. To jest skrzydłowy Peter Oleinka i pomocnik Lukas Masopus. To też są kolejni zawodnicy, którzy podobno mieli, mieli szansę na to, żeby przenieść się do Premier League. Więc trzeba przyznać, że Sławia to jest naprawdę ciekawy projekt. To jest, to jest klub, który ma świetny scouting i potrafi dobrze zidentyfikować takich zawodników do wyciągnięcia za jakieś fajne pieniądze z mocno niestandardowych rynków, jak i z rynku krajowego. I widać, że oni naprawdę wykonują świetną robotę i pną się powoli po tych szczeblach. Teraz tak naprawdę można ich nazwać już takim, taką drużyną, która jest w stanie na tak w europejskich pucharach, tak bym to określił. Ja do wymienionych przez ciebie nazwisk dorzucę jeszcze jedno. Abdallah Sima, jest to 19-letni napastnik z Senegalu. Który w tym sezonie jest najlepszym strzelcem Ligi Czeskiej, 11 bramek, do tego odrzucił 4 asysty, i już czytałem o zainteresowaniu nim większych klubów, także warto zwrócić na tego zawodnika uwagę w zbliżającym się spotkaniu, które ja. Prawdę powiedziawszy, tutaj wyceniam na wynik chyba 1-0 dla Sławii. Ja tu widzę potencjalnie szansę na niespodziankę, zwłaszcza w tym pierwszym spotkaniu. Na pewno będzie to wyrównany dwumecz. Zgodzę się, myślę, że, że Lester nie jest aż tak oczywistym faworytem, i Sławia na pewno będzie chciała sprawić tutaj niespodziankę, i szczególnie w tym pierwszym meczu mogą. Czesi powalczyć. Ja może nie będę aż taki odważny jak wy i powiem, że Lester wygra, ale może po jakimś takim dosyć ciężkim boju. No takie 2-1, może 3-1 bym widział dla Lisów. Zdecydowanym faworytem swojego spotkania jest natomiast Tottenham, który zmierzy się z austriackim Wolfsbergerem AC. No Ten sezon dla Tottenhamu początkowo układał się dobrze. Mówiliśmy o, o tym, że Jose Mourinho przywrócił swój najwyższy poziom i przy okazji wprowadził na, niego, na nie Tottenham, natomiast no, ostatnie tygodnie są bardzo mizerne. E, Tottenham pikuje w dół, no i no, nie wygląda to najlepiej. Pytanie więc, czy to jest ostatnia szansa dla e, The Special One, aby ten sezon w jakiś sposób uratować? No i przy okazji zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, bo nie da się ukryć, że w Premier League ta szansa. Powoli zaczyna przepadać. Jeśli uratowaniem sezonu dla Tottenhamu będzie zdobycie trofeum, to, to szansa będzie jeszcze jedna, mianowicie finał Karabao Cup w kwietniu z Manchesterem City. Natomiast oczywiście będzie to mecz z Manchesterem City, a więc lekko nie będzie. No i też zwycięstwo w Pucharze Ligi oczywiście nie daje tego awansu do Ligi Mistrzów, a, a to jest coś, co dla Tottenhamu, zresztą jak dla, dla każdej drużyny z Big Six, powinno być absolutnie kluczowe i i oczywiście ta druga przez, przez Ligę Europy to może być właśnie alternatywna droga do, do tego, żeby walczyć awans do Ligi Mistrzów. To ten ham w pierwszej rundzie fazy pucharowej ma no, takiego rywala, że, że tu nawet nie powinniśmy dyskutować o tym, czy, czy to ten ham awansuje, tylko, tylko że awansuje jak wysokim wynikiem, bo no, jednak zachowując. Oczywiście, cały szacunek w stronę Wolfsbergera, no to drużyna Róża Murinio powinna tutaj pewnie awansować. Murinio też może się cieszyć ze względu na to, tak na, znaczy ze względu na losowanie, nie tylko jeśli chodzi o to, że to jest przeciwnik, który powinien być no, łatwy do pokonania i powinien być rywalem, który, po, przez którego się po prostu awansuje do kolejnej rundy i jest, jest, wiadomo, perspektywa tego, żeby daleko zajść w rozgrywkach i walczyć o zwycięstwo, ale też dlatego, że. W starcie z Wolfsbergerem może być szansą na to, żeby trochę dać odpocząć tym kluczowym zawodnikom, bo sądzę, że się zgodzicie. Moim zdaniem yy, głównym problemem to ten hamu w tym sezonie jest to, że właśnie ci najbardziej, najważniejsi zawodnicy jak Kane, jak Son, jak Hojbjerg są nadmiernie eksploatowani. I to wynika z tego, że też trochę brak jakości na ławce, chociaż z drugiej strony no, znajdźcie zmiennika dla Kane'a czy Sona, bo... To, to żeby znaleźć gościa, który będzie w stanie wejść z ławki i dać tyle samo jakości, to jest praktycznie niewykonalne. Więc Wolfsberger to jest idealny przeciwnik na to, żeby zagrał sobie Carlos Vinicius, żeby może też trochę podbudował sobie pewność siebie, jeżeli jakiś tam parę bramek strzeli, nawet jedną bramkę. I mam wrażenie, że Mourinho raczej nie rzuci tych ciężkich dział, przynajmniej nie w pierwszym spotkaniu na, na rywali z Austrii, bo... Tak naprawdę Wozberger to jest trochę taki kopciuszek tych rozgrywek. Zaskakująco dobrze spisali się w grupie, gdzie chociażby potrafili wyeliminować Feyenoord, ale też no nie oszukujmy się, to jest dla nich pierwsza kampania europejska, kiedy wyszli z grupy. Generalnie druga w historii. Taka druga historii z udziałem w fazie grupowej rozgrywek, tak mówiąc to konkretnie, yy, więc no, Tottenham to zdecydowany faworyt i mam wrażenie, że może będzie trochę okazja do takiego przeglądu wojsk ze strony Portugalczyka. Wolfsberger mocno skupił się w tym sezonie na Lidze Europy, bo w Lidze zajmuje zaledwie szóste miejsce na 12 ekip, yy, więc widać ten fokus na, yy, na spotkania teraz nadchodzącej już fazy pucharowej. No i trzeba tutaj dwóch zawodników wyróżnić, tak mi się wydaje, z tej drużyny. Jest to Dejan Jowelicz, który jest wypożyczony z Eintrachtu Frankfurt do Wolfsburgera właśnie to nazwisko powinno być dobrze znane, zwłaszcza fanom Football Managera, w którym Jowelicz uchodził bodajże dwie edycje temu za taki całkiem spory talent. no Zobaczymy, czy będzie w stanie wskoczyć w buty Lukijowicza, o którym, do którego jest często porównywany. A drugie to nazwisko to Mataus Taferner 19-letni pomocnik, którego kojarzę z Dynama Drezno. Trafił za 250 tysięcy, aktualnie wyceniany na 1,5 miliona i myślę, że warto właśnie zwrócić na tę dwójkę uwagę, choć tak jak wspominaliście, no tutaj chyba Tottenham jest na tyle dużym faworytem, że nawet e, możliwość odpoczynku dla Harego Keina i Sona nie powinna przeszkodzić w osiągnięciu dobrego rezultatu. Ja na wstępie widzę już tutaj 2 do 0 dla Tottenhamu w pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi ekipami. Tak samo myślę, 2 do 0, 3 do 0 może. może nawet więcej zobaczymy, zależy od tego jak jak, jaki skład wystawisz że Zemulinia na ten pierwszy mecz? Pełni się z Wami zgadzam, też spodziewam się wygranej. Sądzę, że no, powinno być do zera, powinno być w miarę spokojnie. 2-3-0 to jest taki wynik, mam wrażenie, który jest bardzo realny. Czy 2-3-0 będzie też w spotkaniu Benfiki z Arsenalem? No Tutaj mam delikatne wątpliwości, bo to zapowiada się na całkiem ciekawą i taką parę drużyn, które w tym sezonie chyba rozczarowują. No tak jednak trzeba sobie powiedzieć. Arsenal wydawało się, że wychodzi na prostą, to zdarzyły się dwie takie porażki, bardzo przykre. Benfica natomiast w Lidze Portugalskiej traci aż 11 punktów do Sportingu. I z jednej strony są fajne nazwiska, znane jak Nicolas Otamendi, czy Jan Vertonghen albo wielce obiecujący Darwin Nunes czy Luka Waldschmidt, ale ale te wyniki nie są najlepsze, a ten sezon, właśnie tak jak wspominałem, rozczarowujący. Czego wy się spodziewacie po, po spotkaniu pomiędzy Benfica a Arsenalem? Ja myślę, że Arsenal zdecydowanie miał najtrudniejsze losowanie ze wszystkich angielskich drużyn, bo mimo że Benfica w tym sezonie Ligi Portugalskiej nie jest aż, aż takim, nie dominuje aż tak bardzo jak, jak to było w poprzednich latach, no to teraz właśnie Sporting jest na czele tabeli. Natomiast. Mimo wszystko Benfica to jest drużyna tak doświadczona w europejskich pucharach, o, y, która ma w składzie wielu doświadczonych zawodników, ale też, y, też młodą krew, jak y, chociażby wspomniany już Darwin Nunes, który zapakował hat w meczu z Lechem Poznania, więc bardzo dobrze przedstawił się polskiej publiczności. Także myślę, że dla Arsenalu to, to będzie naprawdę ciężka przeprawa i, i nie jestem pewien, czy pod się im klartety, będą w stanie. Awansować do kolejnej rundy. No, biorąc pod uwagę formę Arsenalu w ostatnim czasie, to jak są tacy nieregularni, to trudno jest cokolwiek przewidywać, bo Benfica na pewno nie jest taką drużyną, którą po prostu można sobie przyjąć, że Arsenal jest spokojnym faworytem, bo Benfica to jest zespół zawsze groźny. I cóż, no. Patrzę sobie na kadrę Benfiki. Widzę, że środek obrony Jan Fertongen, Nicolas Otamendi i tak do Janek pewnie też tu jako kibic City powie. No mo można chyba w nowo Otamendim upatrywać pewnej szansy na to, żeby jednak tam trochę trochę wykorzystać parę błędów defensywy, bo jednak Argentyńczyk z tego co tak słyszałem, to też w Portugalii raczej nie zachwyca, a raczej nawiązuje do takich swoich tych bardziej bardziej niepewnych czasów na Wyspach no i cóż, ja na mecz z Benficą też patrzę jako na okazję na to żeby spojrzeć na parę ciekawych nazwisk bo przecież tacy zawodnicy jak Alejandro Grimaldo tacy wypychani już od pewnego czasu do, do tych najmocniejszych lig europejskich, nawet chyba swego czasu mi się coś kojarzy, że był pchany nawet do Manchesteru United opcja obejrzenia Juliana Weigla bardzo lubię osobiście tego piłkarza wybór tego, że on się przeniósł do Portugalii to była dla mnie jakaś kompletnie gigantyczne zaskoczenie i abstrakcja, aczkolwiek wiem, że w, no, w Dortmundzie nie spisywał się najlepiej swego czasu Um, więc cóż, ja szczerze spodziewam się wyrównanego spotkania, nie chcę powiedzieć, że ciekawego bo mecze Arsenalu potrafią być takimi, wiecie 0 do 0 na zasadzie dosłownie że gryziesz się w wargę i zastanawiasz się dlaczego ty sobie to robisz, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale no, no Cóż, obawiam się, że to może być taki, taki typowy mecz, nawet na 0-0, i to będzie takie trochę męczenie były. Arsenal nie będzie mógł wzorem fazy grupowej, przynajmniej tak mi się wydaje, wystawić już takiego młodzieżowego składu, gdy rywalami byli na przykład, był na przykład zespół Dandalk. Więc, no tutaj ten fokus na Benfica musi być zdecydowanie większy. No dwa zespoły, które mają swoje problemy. I wydaje mi się, że nie będzie jednak tak. Nie, to, nie, to nie będzie mecz na, na 0 do 0, tylko jakieś bramki tu padną, i ja w tym pierwszym spotkaniu upatruję jednak faworyta w Benfice yy, i przewiduję tutaj rezultat 2 do 1, który będzie dawał jakiś tam handicap portugalskiej ekipie, a z drugiej strony spore szanse Arsenalu na odrobienie strat na własnym boisku. Też będę upatrywał raczej Portugalczyków jako drużynę, która będzie raczej. Tą stroną dominującą w pierwszym spotkaniu, i myślę, że ten wynik 2-1 czy, yy, czy 1-0 to, to jest bardzo prawdopodobne. No dobrze, to w takim razie o wynikach Ligi Mistrzów i Ligi Europy pewni będziemy już w czwartek wieczorem. Ja standardowo zapraszam na. Kolejny odcinek Lwów na salonach w nadchodzący piątek, gdzie podsumujemy sobie te mecze i zapowiemy też spotkania Atletico z Chelsea oraz Borussia Mönchengladbach z Manchesterem City. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Moimi gośćmi byli Kasper Klasiński i Jan Micygiewicz. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.